MMA.pl, Michał Rogoziński, witamy na gali Babylon MMA 2. Z nami Kamil Oniszczuk, który wygrał swój pojedynek. No, powiedziałbym tak, Arachion Olsztyn to jednak jest solidny parter, a z tego co wiem, nie za bardzo się spodziewałeś też tego. Tak, nie spodziewałem się parteru, bo jak już mówiłem wcześniej, jestem brązowym medalistą Pucharu Polski purpurowych pasów jiu-jitsu, zwycięzcą Pucharu Polski niebieskich pasów jiu-jitsu. I tak naprawdę z góry jestem mega mocny, a tutaj ładnie mnie brał w motyla, podchwyty i wstał mi z parteru jako mój pierwszy przeciwnik na zawodowym ringu, który podniósł się spode mnie. Paweł Karwowski w drugiej rundzie, była sytuacja oczywiście bardzo ładnie, go podłączyłeś tą lewą nogą, która jest już słynna z tego co słyszałem. Powiedz mi, ta balacha, którą próbował ci wyciągnąć, nie dało się tego obejść z lewej strony i mocno ją trzymałeś. To był taki kluczowy moment dla ciebie. Szczerze mówiąc, może mógłbym ją obejść, aczkolwiek nie wiem, czy wtedy bym jej nie wyciągnął. Dlatego czułem się tam bezpiecznie, no bo jak tam gdzieś tam mówiłem, że za kulisami, że z trenerem Andrzejem często robię parter i on też mega ciśnie te balaczki i tam trzymałem ją, trzymałem. Wiedziałem, że czas jest na moją korzyść, aczkolwiek bił mocno w tułów, czułem to, ale krzyczeli mi 30 sekund, 20 sekund, mówię dobra, mamy trzecią rundę na drobie. Właśnie Andrzej Kościelski mówił, że często trzymacie to i was dociska, między innymi ten hak, który trzymacie, zapaśniczy uchwyt, więc to zdało egzamin. Kamil, 4-0 w tej chwili, napisałeś kiedyś u siebie na Facebooku, mógłbym powiedzieć, że się rozżaliłeś, że nie walczysz dla poważnych organizacji. Ktoś tam skomentował, że nie walczysz dlatego, że nie walczysz z dobrymi nazwiskami. Czy możemy powiedzieć w tej chwili, że teraz po tej walce uważasz, że to jest przeciwnik, który gdzieś cię powinien ustawić w linii do tych większych federacji? Ja powiem tak, mówienie, że nie walczysz z poważnymi przeciwnikami, ale kurde, ja z każdym zawodnikiem wygrałem jednogłośnie, 3-0, ani jednej rundy nie przegrałem, każdego zdominowałem totalnie. No, możesz walczyć ze słabszymi, ale jak ich dominujesz, no to znaczy, że jesteś mocny, tak? Paweł ma 21 lat, ja mam 21 lat, jesteśmy bardzo perspektywicznymi zawodnikami z mega klubów i myślę, że tak samo jak ja, jak i on, byśmy napsuli krwi jakichś zawodników, którzy mają lepsze rekordy, tak? Paweł przede mną, Paweł przegrał tylko na ACB, a wiadomo jak tam jest, a wygrał 2 razy przed czasem, więc myślę, że bardzo dobry zawodnik, to pokazał. Zawalczyliśmy 3 razy 5 minut na wysokim tempie. Myślę, że niektórzy zawodnicy z czołówki nie walczą 3 razy 5 na wysokim tempie. Dlatego no, mam nadzieję, że gdzieś tam już dobijam do tej czołówki. Jak jeszcze nie teraz, to może za kolejnej walce. I co? I mam nadzieję, że w Młodych Wilkach MMA.pl będę, bo mnie zabrakło, a są inni ze słabszymi rekordami. No dzisiaj na pewno udany wieczór, bo i twój klubowy kolega Hubert Lotta również wyszedł zwycięsko. Chciałem tylko na koniec powiedzieć, że mega fajny doping miałeś. Czy to prawda, że część jest z Zielonej Góry? Znaczy, ja pochodzę z Międzyrzecza, z takiej miejscowości, gdzie nie było klubu MMA. Ja wszędzie dojeżdżałem na treningi, więc mam znajomych po całym Lubuskim w różnych klubach. Teraz mieszkam 1,5 roku w Luboniu i w Anko się trenuję. Przyjechało dużo osób na moją walkę, no bo to już jest czwarta moja zawodowa walka. Na każdą przyjeżdżają, nie zawodzę i wygrywam, więc myślę, że dlatego przyjechali tyle kilometrów i mnie dopingowali. Była tu moja mama, byli to moja rodzina, ale też byli znajomi, tacy nie mega koledzy, ale jacyś znajomi, którzy mi kibicują. Ja te młode wilki nie obiecuję, że załatwię, ale na pewno wspomnimy i chciałbym, żebyś na koniec pozdrowił. Stary, wyjadać. Dawaj, pozdrowienia oczywiście dla osób, które sponsorów. No tutaj Ekobudowa, Agri, Pizzeria Mafia, Total Humus, Bookpol, Tombud, Katerik mój nowy, dietetyczny Malina i mojej mamy salon Atelier Rory Marzeny Oniszczuk. No i to wszystko i wam dziękuję za wywiad. Dziękuję. Thank you.